Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Dying Light 2. Lecimy sobie wykonać zadanie, które się zagęściło pod koniec ostatniego odcinka. Czyli będziemy szukać brata, kolesia, który nas wrobił w śmierć prawie, że... Dobrze, to się mogło skończyć źle. I nie skończyło się zbyt dobrze, ale... Ale też nie najgorzej. Dobra, dobra. Inhibitory to kiedy indziej trzeba się tym zająć. A na razie trochę kwestiorów pobocznych. O, inhibitory pewnie będą tutaj. 15 metrów pode mną? Nie, oddalam się, więc to nie będzie tutaj. Jeszcze nie mogę rozgryźć, czy te inhibitory zawsze są w miejscu, do którego trzeba przyjść nocą, czy faktycznie za dnia też jest opcja, żeby je na przykład sobie gdzieś tam jakoś w jakiś sposób ogarnąć. Kurde, jeszcze kompletnie nie ogarniam te miejscówek w tym mieście. Nie wiem, gdzie już byłem, gdzie mnie jeszcze nie było. Nic mi nie dzwoni, że gdzieś na przykład już w tej okolicy się bujałem, a w innej okolicy się jeszcze nie bujałem. Po prostu biegam przed siebie. Nie wiem, Haran jakoś tak szybciej mi się chyba udało mniej więcej poznać. I mieć jakieś rozeznanie, gdzie i kiedy jestem. No tam to miasto jest chyba trochę większe, więc wiadomo, że zajmie to trochę więcej czasu. Dobra, gdzie to jest? Aha, tutaj. No to jestem. O, grzyby, tak po prostu? No to dawaj. Czego, albo kogo, czy kogo to wiem. Ale czego my tu szukamy? Będą jakieś zombiaki? Nie, no na razie się nie zanosi, to pewnie muszę się po prostu rozejrzeć i tyle. Póki co. No, otwierajże ten kosz. Już nie powiedziane, że na niższych piętrach nie będzie jakichś przyjemniaczków. Ale na razie się faktycznie nie zanosi. A! Jednak. No to skradanka. W takim razie strasznie duży nacisk jest na skradanie tutaj położony. Znaczy, no, nie, w sumie. Nie musiałbym się skradać. Mógłbym ich po prostu pozabijać. To jest jeden zombiak, jeden jest gdzieś tam chyba jeszcze niżej. To wcale nie są jakieś ilości, które by trzeba było omijać. Chociaż nie, na dole jest ich więcej. No, także strasznie duży nacisk jest położony na skradanie. Ale no to takie też słuchy chodziły przed premierą. Zostało to troszeczkę przebudowane. No i że w ogóle jest taka mechanika skradania. No bo w jedynce nie było mowy, nie? W jedynce można było co najwyżej zajść kogoś od tyłu i skręcić mu karki, tyle. No niby był ten kamuflaż, ale do pełnoprawnego skradania to raczej bym tego nie zaliczał. Tutaj kamuflażu chyba nie ma. Przynajmniej nie widziałem takiej umiejętności. No ale tutaj za to zombiaki śpią po prostu. I śpiące zombiaczki można sobie eliminować tak, jakbyśmy byli w kamuflażu. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o skradanie. Troszkę się wjebałem. Ale w wąskim przejściu, niczym Leonidas i 300 Spartan, damy radę. Kurde, zombiaki na pierwszy poziom są turbo arcy wręcz łatwe, a zombiaki na drugi już trochę się trzeba z nimi tutaj namęczyć, żeby jakiś sensowny damage im zadać, albo je po prostu zabić. Takie jest... Zbyt duży rozstrzał jest jak na mój gust. Pytanie jeszcze, kiedy numerek 2 na zombiakach przestanie mi sprawiać taki problem, jak sprawia mi teraz. I
kiedy będę ich siekał szybciej. Czy to zależy od jakiegoś ogólnego poziomu, czy po prostu od moich umiejętności? Czy od broni, które znajduję? No, ta broń powinna zależeć od poziomu. Tak to przynajmniej powinno się wziąć na logikę. Czy ja mam jakiś swój... A mam! Ranga gracza, aktualna ranga. Zwiększam podnosząc poziom parkouru i walki. Aha! O to chodzi. No i pewnie będę znajdował lepsze bronie i pewnie lepszym wyposażeniem. Będę sobie lepiej radził z zombiakami. No dobra, ma to sens. Dobra, zbieramy, bo potrzebuję trofeów. Kurde, biedne te zombiaki. W jedynce nie, chyba nie było opcji, żeby zombiak był pusty. Zawsze coś tam, jakieś pierdoły mniejsze albo większe, ale się znalazło. A tutaj... trafiają się biedne. O, tam jakaś fajna skrzyneczka. Tylko pytanie, czy to jest w tym budynku, czy to jest nie w tym budynku? Jak tam wejść, dojść, przejść? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Bardzo możliwe, że to nie ten budynek nawet. Chyba, że gdzieś tam jest jakieś jedno, jedyne, tajne, możliwe przejście i... muszę sobie strzelić i trafić. Dobra, gdzie dalej? Drzwi pozamykane. Zejścia niżej... nie widzę, przynajmniej na razie. Ani niżej, ani wyżej. Dobra, już jedziemy z grzybsami. Wdychamy ultrafiolet. Bo tak to wygląda. Bo tak to działa. Szafę mogę jeszcze przepędzlować? Mogę, no to dalej. Otwieramy. Kurde, mam strasznie duże rzeczy, a mam wrażenie, że strasznie mało kraftuję. No ale nie czuję większej potrzeby. Dobra, jak przejść gdzie indziej? Jak zmienić miejscówkę? Dziury w podłodze nie widzę. Drzwi są raczej z gatunku tych nieotwieralnych. Chyba, że ja jestem w ogóle nie w tym budynku, w którym być powinienem. Bo tak też chyba może się zdarzyć. No nie, te drzwi są pozamykane. Jak ja tu przylazłem w ogóle? Gdzieś z góry chyba zszedłem, nie? Czy jak to tu wyglądało? Zabłądziłem autentycznie. Ani przez okno wyskoczyć nie mogę. Ty, no zostanę tu na zawsze. Autentycznie nie wiem, jak stąd wyjść. Dobra, tu przeskoczyłem. Wcześniej. No jak ja mam stąd wyjść? Dobra, jakoś muszę chyba zejść na dół, bo tam jest więcej zombiaków, ale... ale którędy? No dobra, spróbujmy wyjść stąd. Może jest jakiś inny zeskok albo coś takiego. Dobra, kogoś tu słychać, ale... gdzieś tutaj? Nie, no... absolutnie nie. No nie, no tędy to ja tu wlazłem właśnie. No jak ja mam przejść gdzieś dalej? Jak mnie ta gra nie lubi ostatnio, jeśli chodzi o te, no... właśnie przejścia czy wejścia gdziekolwiek. No tu nic, no tu mogę sobie jedynie zeskoczyć. Cyk, zeskakuję, zeskoczyłem. Tu już jest pusto. Drzwi są nieotwieralne. Na dole są zombiaki. Tutaj, Jezus Maria, dobra. Wracamy do skradania w takim razie. Przejdę tu? Chyba nie. No tylko tam jedna skrzynka była wyżej. Ja nie lubię omijać skrzynek. Omijanie skrzyneczek jest lamerskie. I tam na pewno w tej skrzynce, którą ja ominąłem, były najlepsze rzeczy na świecie do znalezienia. Przepraszam. Jeszcze mnie kaszel męczy po chorobie. I podejrzewam, że jeszcze mnie przez chwilę będzie męczył. No dobra.
Lećmy dalej. O, a to co? Kolce jakieś, dobra. Dużo was tu. No ale nic, trzeba was tu jakoś po kolei poeliminować. Żeby jak najmniej mieć do czynienia z całą hordą. I żeby nie marnować broni po prostu, bo już kolejny tasaczek mam na wyczerpaniu, a to jest chyba ten, co dostałem od tego. Tego ziomeczka z milicji, czy jak ich tam nazywać. SP? Nie wiem. Nie wiem, co oznacza ten skrót, ale... Ale właśnie od tego ziomeczka dostałem. I pyk. I do widzenia. Szmaty. Złomy. Dajcie mi trofea, bo ja potrzebuję trofea. Jezus Maria, no męczące te zombiaki są strasznie. Ale cóż, gra o zombie. No to jakby... Czego się spodziewać, prawda? Jak nieduże ilości zombiaczków. No tylko to skradania chyba takie trochę mam wrażenie. Wpadli na pomysł i stwierdzili, że dobra, ładujemy to teraz absolutnie wszędzie. O, ludzie. Otrzymujesz nową broń. No Jezus, co chwilę otrzymuję nową broń. Już nie trzeba mi tego... wypunktowywać za każdym razem. Nie zawsze działa zmysł przetrwania, zauważyłem. Chyba nawet nie chodzi o jakiś cooldown, tylko po prostu nie działa. O, dobra, chyba udało mi się... ten. Ała, 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 ała. Co, mnie wszyscy szukają? Czemu mnie wszyscy szukają? Chyba mi się udało gościa kopnąć z powietrza w końcu. Tylko sam sobie... ała, sam sobie też krzywdę zrobiłem. Dobra. Pyk, hop, jep. Pyk, hop, jep. To jest mój... To jest moja taktyka. Dobra, to jakie ziomeczki prawilne, kurna, w dresikach. O, jest, dobra, udało się. Myślałem, że nie doleci. A masz. Frajer, ten z tyłu tam jeszcze żyje? Chyba tak. Zdychaj. Nic nie powiem, zabiję cię. Frajernia. A nie, ten kombo z ogłuszeniem przeciwnika wyskokiem i kopnięciem drugiego jest naprawdę zajebisty, bardzo mi się podoba. Fajna rzecz. I fajnie, że dostałem ją już aż tak bardzo na początku. Że już jakieś kombosy można wykonywać w zasadzie od samego startu gry. Kurde, z bronikami też to nie ma jakiegoś większego... Mogę zamknąć? Wolałbym zamknąć jednak. Z bronikami też to nie ma jakiegoś większego problemu. Cały czas coś tam się znajduje. Grzypsy. Dobra, czy ja dam radę coś tu jeszcze ogarnąć wyżej? Głupio by było sprogresować, a nie opędzlować. No i tam bym chciał przejść na przykład. Czy to jest możliwe w jakikolwiek sposób? No z tego co widzę to chyba niekoniecznie. A nie, czekajcie, ten nie, tędy nie przejdę. Tego chyba nie przesunę. No, raczej nie. W żaden sposób. No jest tam jakaś klatka schodowa, ale... Ale jak się na nią dostać? Jakoś... tędy? Nie, chyba... A nie, dobra, tędy. Dobra, okej. Nie było tematu. Też nie wiem, czy to jest ta skrzynka, czy nie, bo tu kilka takich widziałem, ale już nieważne. Skrzynka to skrzynka. Po co drążyć? Dawaj rzeczy. Antyseptyczne bandaże. O, jakieś krawasze mam. Aha, to było tylko po to, żeby tu zejść i coś znaleźć. A, no dobra. No spoko, to takie miejscówki zawsze na plusie. Dobra, teraz pytanie, czy ja znajdę przejście z powrotem? Czy ja wrócę do miejscówki, w której walczyłem przed chwilą? Jest po ptokach i już nie znajdę. Nie, dobra, udało się. Wow, 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 wow. A tutaj? Na innych pięterkach? Coś znajdziemy? No dawaj mnie ten zmysł. Nie, dobra. No to chyba...
wstaje iść tędy. Aha, tu jest wyjście, dobra. 7. A tu jego brat będzie tym głównym. Damien? Damien? Nie, jestem Cliff. Red, ale podobieństwo. Straż! Czekaj, Damien mnie przysłał. Jak uciekłeś? Uciekłem? Znikąd nie musiałem. Właśnie, on tu jest hersztem. Czyli ty nie pracujesz z nim, tak? No, raczej. Słuchaj, Cliff. Chcę się tylko czegoś dowiedzieć na temat zabójstwa Lukasa. Tego z SP? Co z nim? To wy go zabiliście? Chujałeś? Chcemy jeszcze pożyć. Zresztą mamy ważniejsze cele. Na przykład ciebie. Mnie? O czym ty gadasz? Jeszcze na to nie wpadliście? No tak. Kocham brata, ale to frajer. Jakich mało. Oszukałeś brata, żeby przysyłał do was ludzi, bo chcieliście mnie znaleźć? Walt sam wytłumaczy ci to najlepiej. Przekonasz się, czy Dylan miał rację. Czekaj, Walt? Gdzie on jest? Nie wiem. Nie wtajemniczają mnie w szczegóły. Aiden, jesteś tam? Znalazłeś Cliffa? Tak, mam złe wieści. Damien, brachu, niestety to nie pora na pogawędkę. A ty w końcu znalazłeś doktora Waltza. Czy raczej on znalazł ciebie? Dość główny quest jak na quest poboczny. A co, napierdalamy się? On! Ten, który zabrał zabawkę doktora! Chyba tak. Chyba... O Jezus, chyba się napierdalamy. No dobra. Kurwa! Co ty gadasz? Doktor będzie zachwycony! No dobrze, no to jak będzie zachwycony, to super! Dobra, wpierdol póki leży. Kurwa, nie chciałem na niego włazić. Dobra, jedziemy. Wszystkich moich kombo załatwię. A masz, dobrze. Jeee, lecimy dalej. Nie wiem, co się wydarzyło, ale... Chyba się udało jakoś połowić, nie? Jeee, dobra, wyszło? Nie wiem, jeb. A masz, dobra, do tyłu. Na spokojnie. O, chyba się nadział kolega. Nie ma tu gdzieś dzidy? Jest dzida. Mam dzidę. Spierdalaj. Co ty robisz? Ej, dobra, bo mnie... O, cholera. Za dużo. Dążę. Kurwa. Teraz dążę. Się schowam, żeby niczym we mnie nie rzucił przez przypadek. Dobra. Coś ty za jeden. jaki spulwersowany. A kurde, się zagapiłem na chłopa z góry, co we mnie rzucał nożem. Dobra, bo zaraz mi się brońka rozdupi. Weźmiemy sobie to, 25 damage'a. Jebut, dobrze, na kolce. Tobie przez łeb. To jest, spacja! O nie, ale mi zajebał. Nie wiedziałem, że tak można w ogóle. Dobra, no i ten tam na górze. Unik! A nie musisz mi mówić co... Nie musisz mi mówić co robisz, chłopie. Właśnie kluczem do przetrwania jest zaskoczenie przeciwnika, a nie krzyczenie na głos ruchów, które masz zamiar wykonywać. Nie chcę cegły. Chyba, że on do mnie mówił. W sensie, nie wiem, ostrzegał mnie, że będzie rzucał i że powinienem zrobić unik. Może on nie chciał ze mną walczyć. Może nie musiałem go zabijać. No dobrze. Czyli zadanko poboczne wyszło troszeczkę na zadanko główne, bo znalazłem doktorka, którego szukam w zasadzie od samego początku. No mam tylko nadzieję, że ten Rudy mi uwierzył. Że jego brat jest szemrany. Nie mogę tam wleźć, jakichś fantów jeszcze przeszukać? Nie mogę. Za ścianą dużo zombiaczków. Bym się może wyhealował. Na wypadek jakby jakaś następna walka za chwilę jeszcze miała mieć miejsce.
kimkolwiek. Siemanko. O, boss. No dobra. A masz. A masz. Kurde. Czemu ja jestem w stanie wejść na przeciwnika, który leży na ziemi? A do kogo ty pójdziesz, kolego? Po nogach. Doktor się ucieszy. Po kostka. No chyba jak będzie mógł sekcję twoich zwłok wykonać, to się ucieszy. A masz. Yeah. No dawaj, chodź. Chodź, typiarzu. Pierdol. Yeah. Skatuję cię tym zasranym kijem. Yeah. Przydałoby się jeszcze jakieś combo właśnie na... na pojedynczego przeciwnika. Jesteś tam jeszcze? Damien, zabiłem ci brata, ale nie chciałem. Damien, słyszysz mnie? Aitor. Trop gdzieś prowadził? Nie, donikąd. Nie dziwię się. I co teraz? Szukam dalej. Dobra. No i dobra. Jak stąd wyjść? Tutaj są drzwi. Ha, światełko. No okej. Okay. Czyli zadanie poboczne niekoniecznie musi być zadaniem pobocznym. Może być też zadankiem głównym. Może to woda. Udało mi się wykąpać pierwszy raz od miesiąca. Zauważyliśmy wybryki w okolicy. Ale zgłoś to, okay. Jeśli zacznie dziwnie działać. Dobra, czy ja te kiełbasy mogę dostarczać cały czas? Za XP. Dobra, lampkę można wyłączyć. No i co my tu mamy do zrobienia? Jak tam z nagrywaniem? O kurde. Myślałem, że więcej czasu minęło. Tu jest jakieś kolejne zadanko. Pszczoły piwowara. A nie mam czegoś aktywnego? Właśnie, coś tu mamy. Stróżowie prawa zamknęli przejście do centrum, aby się tam dostać. Hakon i ja musieliśmy przemknąć się ko ich patroli. A to chyba coś nowego się pojawiło teraz. Zaginieni. Aha, wróć do Damiena. A nie mam tu jeszcze... No, bo ja dwa zadania poboczne. A, to jeszcze chyba było, nie? Szukając zleceń, spotkając Sveniaka, który czekał na wieści. No, to było to. No, ale to bliżej mam w takim razie, żeby oddać te kwestiory tutaj. No, to chyba tak zrobimy. Dobra, to wracamy w takim razie do bazaru. Czy na bazar, nie wiem w sumie jak to odmieniać. I oddamy kwestiora Damienowi. No mam nadzieję, że się nie wkurwi. Jakoś szczególnie. Tak, tak, inhibitory. No kurwa mać! Jak ja nie ogarniam tego biegańska jeszcze, no. Masakra. Że ja sobie... Ja w tej grze jestem swoim największym wrogiem. Nie zombie, nie bandyci, nie inni przeciwnicy, tylko ja sam. Ja i moje skakanie. Właściwie jego nieumiejętność. Z tym swoim największym wrogiem. Takie poetyckie. A, no nic, no mam nadzieję, że jakoś sobie tego skilla w miarę wyrobię później i będzie lepiej. I będę bardziej też ogarniał, gdzie dam radę przeskoczyć, a gdzie nie dam rady przeskoczyć. Gdzie dam radę się złapać, gdzie nie dam rady się złapać i tak dalej. Mimo wszystko to jest jednak jeszcze początek gry, bardzo długiej gry, która chyba, jak dobrze kojarzę, z 80 godzin może nawet zająć. Nie wiem, który to jest odcinek. Nie wiem, ile godzin mam przegrane. Jak zaczynałem nagrywać poprzedni odcinek, to miałem 24 godziny już ograne. Więc, no, w sumie... Chociaż trochę mi się nie chce wierzyć, to nie mogą być 24 godziny. Ile? Z 10 odcinków po 40 minut? No to kurde... Jakby nie liczyć, to nie są 24 godziny, więc nie wiem, chyba zostałem... Zostałem chyba w pewien sposób okłamany. Jeśli chodzi o ilość godzin spędzonych w grze. Rozumiem, jakbym jeszcze jakoś...
miał odpaloną w tle cały czas, no ale nie, no kończę grać i jakby wychodzę z gry. No, robię sobie takie sesje po 3 odcinki mniej więcej. Po te 40 czy 50 minut. Co to ma znaczyć? Wpuść mnie! Słyszysz mnie, Damien? Otwieraj, bo zaraz rozwalę drzwi. Ej, co się dzieje? Gdzie jest Damien? Zamknął się w wieży. Co się stało? Bo ja wiem. Zaczął nawijać, że to wszystko jego wina. Całkiem mu odwaliło. Nie odzywa się przez radio. A raczej nie był w nastroju do rozmów. Da się jakoś tam dostać? Raczej nie. Nie w normalny sposób. Niektórzy próbowali się wspinać, ale zwykle trzeba było ich potem zdrapywać z ziemi. No, spróbuję. Dobra, ale gdzie? Z zewnątrz? Czy gdzieś tutaj? A, tutaj, dobra. Drap się na wieżę kościelną. Poważny kwestior. Pytanie, czy dam radę? Czy mi starczy wytrzymałości? No, wygląda jakby miało nie starczyć. Ale zobaczmy. A! Serio? Nie ustoję na takim dachu? Dobra, chyba po tym? Ała. Nie. Chyba, że tu mam sobie gdzieś, nie wiem, dookoła szukać wejścia albo coś takiego. O, coś takiego na przykład. Kurde, aż się Assassin's Creed przypomniał. Jedynka z tym, ze wspinaniem na najwyższą wieżę. Był jedyny konkretny sposób, żeby się wspiąć. I to był też jednocześnie najwyższy punkt w całej grze. Nie pamiętam tylko w jakim to mieście było, ale też właśnie jakiś taki kościół. Czy katedra, czy tam chuj wie. Dobra, ja tu zaraz spadnę i sobie zrobię taką potężną krzywdę, że ja nawet nie. Dobra, wyżej? Chyba nie. Chyba tutaj, co? O, jakoś ten. Dobra. Cyk. Cyk. Dobrze. O! Prostu. Kurde, niektóre te krawędzie są aż wręcz oczojebnie żółte, żebym wiedział na pewno, gdzie mam ten, gdzie mam przechopsać. A niektórych się trzeba trochę domyślać. Gdzie wskoczyć, gdzie przeskoczyć, gdzie się złapać. No na przykład teraz. Nie wiem, czy dam radę wbiec po dachu? Dawaj. Dobra, udało się. Okej, dobra. Chyba tu. Na to by wyglądało. Nie wiem, czy tak to miało być zrobione, czy nie. Nieważne, jestem w każdym razie. Kurde, no ten też z niego niezły wspinacz. W takim razie. Z Damiena. Rock Music Station. Dobra, i gdzie dalej? Tutaj. Tak? Nie, tak? Halo? O właśnie. Nie skacz! Damien! Stój, bo skoczę! Czekaj, dobra. Stoj. Skacz. Spokojnie, Damien. No nie, będę musiał wybierać. Czego chcesz? Niedobrze. Pogadać. O czym? O, jeszcze jest czasowo. O Cliffie. Twoim bracie. Co z nim? Najpierw muszę cię przeprosić. Za co? Co się z nim stało, Aiden? No wiesz... A, bo ja go zabiłem. Kurwa, zapomniałem. O czym? Dobra, złapnie dialogowa, chcę inną. Ja go zabiłem. Nie ty. O, znaczy chcesz, żebym skoczył? Mam rację? Nie, zapomniałem, że go zabiłem. Wiem, że go zabiłeś! Myślisz, że to coś zmienia? Dla kogokolwiek? Pewnie. Może będzie ci trochę lżej. O Jezus. Brzmi pięknie, ale nie, Aiden. Nie! Dobra, łap go za szmaty i do parteru. Sam się wpakowałem w to gówno. Naraziłem tych biednych ludzi. Swojego brata.
a nawet ciebie. Może powinienem po prostu z tym żyć, ale nie chcę. Przynajmniej niezbyt długo. Powiedzmy, że przez jakieś 15 pięter. Tyle dam radę. Żegnaj, Hayden. Nie! Nie! Ups. Serio, jedna opcja dialogowa miała zaważyć? Eee, tam... Nie przyjmuję tego do wiadomości. Nie zgadzam się na taki rozwój wydarzeń. No jedną opcją dialogową. Jedną jedyną. No kurde, no chociaż w sumie. Chłop był na krawędzi, więc... Nie miał za bardzo chyba czasu na jakieś dłuższe pogaduszki. O, znowu jakieś zadanko nocne. Nie chcę nocnych zadanek. Nie mam ochoty na nocne zadanka. No co, no nie każdego questa trzeba wykonać idealnie i na 100%, prawda? Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Dobra, lecimy z tym w takim razie. Pobocznym zadankiem. Ale co się wspiąłem na fajną, wysoką wieżę, to się wspiąłem. To moje, to mi już tego nikt nie zabierze. No lipa, no. Lipa, no na bank się dało. Na bank się dało inaczej pogadać. No ale co kurde, o życiu miałem z nim pogadać. O życiu i nie wiem, jaka tam była ta trzecia opcja dialogowa. A może się nie dało? A może to była iluzja wyboru? Tak, myślę, że możemy tak to przyjąć, że to była po prostu iluzja wyboru i on i tak wyskoczył. Jest zupełnie nieważne, o czym ja z nim porozmawiałem. On i tak wyskoczył, nie? Tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy, na pewno tak było. No wiecie, to są takie sztuczki twórców gier, nie? Tu niby masz wybór, niby ten, niby zadanie możesz skończyć tak albo inaczej. Nie, to jest jedna wielka ściema i nie dało się go uratować po prostu i... O, dzień dobry. Czy to jest tutaj? Znajdź zaginionego dostawcę. No tak jakby. Tak jakby tutaj. Dobra, czy wy możecie przestać być takie rozochocone? Dobra, może nie będę im skręcał tych karków, może po prostu spróbuję się tym razem przekraść. Tak, dla odmiany. Żeby skradanie nie polegało tylko na zachodzeniu zombiaków od tyłu. Kurwa mać. Tylko na faktycznie przeskradaniu się obok i nie wzbudzaniu alarmu. Bo to też jest opcja, prawda? Tak też działa skradanie. To nie jest powiedziane, że trzeba przecież wszystkim karki skręcać. Tylko można gdzieś tu sobie po prostu czmychnąć. I tyle. Dobra, czy jest tu coś? Strasznie mnie denerwuje fakt, że nie zawsze działa zmysł przetrwania. Na przykład teraz... O! O! Nie wiedziałem, że mam wiedźmińskie zmysły. Dobra, przeszukiwanie. Może i zombiakom karków skręcał nie będę, ale rzeczy trzeba szukać. A co jeszcze by trzeba, to zacząć wykorzystywać te... znalezione rzeczy do czegokolwiek, bo ja nic nie kraftuję absolutnie, sobie zdaję z tego sprawę. Ale no jakoś... Nie mam potrzeby. Ja bym sobie mołotowy pokraftował na przykład, a nie mam mołotowów. A ten to co za jeden? Będziesz wstawał, kolego? Nie. To dobrze, to leż sobie. Leż sobie i nic się nie przejmuj. Ja tu tylko szukam jakiegoś chłopa.
co mogłoby wskazywać na to, że chłop tu był i zombiaka zabił. Ale to tylko moje jakieś tam... niewielkie domysły. Dobra, na szczęście światełko się tutaj wesoło wdziera przez okna, wyjątkowo. Przeważnie okna są tak skonstruowane, o, jak te, że nic nie widać, mimo że są okna, no to światło nie wlatuje. I trzeba sobie radzić z tą wytrzymałością. Dobra, tu też już byłem. No to gdzie dalej? Zaraz się okaże, że to oczywiście nie jest ten budynek albo coś. Dobra, czy dało się tu zejść niżej? Dało się, no to idziemy niżej w takim razie. Spotkanie zakończone porażką. Jakie spotkanie? Przecież ja się z nikim nie spotykałem. Dajcie mi kurwa spokój. Ja po prostu robię swoje. A nie jakieś spotkania mi tutaj wrzucacie bezsensowne. Ty, dobra, bo mi się budynek skończył. Zszedłem na dół. Co mi każe myśleć, że jestem nie w tym miejscu, w którym być powinienem. Albo nie wiem, co jest grane. Jezus Maria, jak mnie denerwują te wnętrza tych budynków. Fajnie, że można połazić i przeszukiwać, ale... nawigację w nich to ja mam zerową po prostu. No. A jeszcze za moment będzie ciemno. Dobra. Broni niemal uległo zniszczeniu, poszukaj innej. Mam od cholery, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wracamy do skradania. Nie wiem, czy jest sens jeszcze. Chyba nie. Chyba po robocie. O ile miodu. Za dobrze. Miodek potrzebny. Dobra, to może jednak jest ten budynek. Wszystko by na to wskazywało. Dobra, aha, bo zapomniałem, że są te ślady w ogóle, po których ja mogę iść. Tylko w którą one stronę pokazują? No chyba w tę, nie? Może jeszcze wyżej. Nope. Aha, i teraz zniknęły, dobra, czyli on to jest takie jednorazowe dosyć. Wyszedłby chłop? No raczej nie. O, o, o! Tędy? No dobra, trochę to bardziej widzę skomplikowane. Dzień dobry. Czy ja tędy nie wszedłem? Chyba tak. To jest chyba pokój, w którym ja się dostałem tutaj. Albo nie? Nie wiem. Jak mówiłem, nawigację mam zerową. Nie, no raczej nie. Halo? No właśnie, tu mnie nie było. Jest tu coś ciekawego? Nie widzę. Siema. O, Hubi. Jak znalazłeś moje tajne wejście? To ma być tajne? Miało takie być. Ale skończyło ci się szczęście. Wiedz, że nic o niczym nie wiem. Cwaniak mnie przysłał. Cwaniak? Co? Kazał mi powiedzieć sayonara. Coś świta? No dobra. Kurwa. Trzeba było tak zacząć. Cwaniak czeka na dostawę od ciebie. Domyślam się. Widzisz? Rozwaliłem nogę. Dlatego nic dla niego nie mam. Pomóc ci? Nie. Czekaj. Nie idź do niego. Jak się dowie, że dałem ciała, to będę tu skończony. To co mu powiedzieć? To nieważne. Nie uwierzy. Będzie myślał, że chcę go wydymać. Ej, a możesz iść za mnie? Możesz sprawdzić magazyn na podziemnym parkingu przy St. Joseph Street? Przejdź przez ogrodzenie przy salonie masażu, wejdź do budynku i zejdź w dół szybem windy. Czekaj, powoli. Czego w ogóle mam szukać, jeśli się tego podejmę?
pojemników GRE, zgodnie z cynkiem, jaki dostał cwaniak. Była tam baza wojskowa, utworzona w pierwszych dniach epidemii. A gdzie wojsko, tam zazwyczaj zostają całkiem spore zapasy. Jakie zapasy? No, trochę bez sensu, jak sobie nie przygarnę nic dla siebie. Zazwyczaj to niezłe fanty sprzed zarazy. Wojsko zawsze miało się dobrze. Leki, gorzała, wszystko. No, nic dziwnego, że cwaniakowi tak na tym zależy. Ano, masz. Weź te petardy i spróbuj z nimi, dobra? Wszyscy by na tym świetnie wyszli, ale ja na razie siedzę na dupie, dosłownie. Co ci się stało w nogę? Bandyci mnie napadli, jak byłem już blisko. Ledwie im uciekłem. Jak ci się nie uda, cwaniak mnie zabije. Czyli to baza wojskowa? Tak. Po wybuchu pandemii wyrosły jak grzyby po deszczu. Baza ma część wojskową i cywilną. W wojskowej są naprawdę fajne rzeczy. W części cywilnej pewnie jest więcej zarażonych niż fantów. Szukaj wejścia wojskowego, a na pewno trafisz. Tylko uważaj w środku. Dotarcie do magazynu nie będzie łatwe. Zazwyczaj są tam generatory. Znajdź je, a odpalisz lampy UV. Pomogą na gryzonie, które na pewno się tam szwendają. Dlaczego pracujesz dla cwaniaka? Durne pytanie. Sam to robisz. Chwytamy się, czego się da, żeby przeżyć. Cwaniak daje cynk, gdzie można coś znaleźć, a ja po to idę. Jak znajdę coś dobrego, to biorę część zysku. Cholernie małą część. No wiesz, właśnie, dlatego to jest średnio opłacalne. Ledwie da się z tego wyżyć, ale pewnie lepsze to niż nic. Gorzej, jak cwaniak da mi fałszywy trop. Wtedy gówno z tego mam. Zdarzyło się to już nieraz. Jemu to oczywiście wisi. W końcu takich gości jak ja ma na pęczki. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dzięki. Jak znajdziesz tę rację, to uratujesz mi dupę. Powinieneś pójść tam teraz. Większość zarażonych pewnie poszła na polowanie. Dzięki za radę. Czyli nocą ogólnie, tak? Dobrze myślę. Tak to działa. No ale jak ja mam... się gapić? Wiem, jak wyglądam. Nie gapię się przecież. Tylko jak ja mam, wiecie... szperać po bazie wojskowej i mieć z tego naprawdę niewiele, bo trzeba cwaniakowi oddać większą część zdecydowanie, no to kurde, trochę mnie to nie jara, ale dobra, to najwyżej możemy spróbować. A jest napisane, że mam to zrobić w nocy albo coś takiego? Znajdź pojemniki, no nie, no nie ma mowy o tym, że to by musiało być w nocy do zrobienia. Szukając zleceń, spotkałem cwaniaka, który ten poprosił, żeby on znalazł Hubiego, odzyskał towary, które ten miał dostarczyć. No nie ma mowy, żeby to robić w nocy, ale... może nie być mowy, a może to właśnie trochę pomóc w wykonywaniu zadania. Dobra, no nieważne, w każdym razie i tak zajmiemy się w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. No, ale to w sumie mogę już sobie tam podbiec tamtą stronę. Także ten, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. O! Dzień dobry. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, no weźcie mi, wypuśćcie. Łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!